Dzień dobry, witajcie. Witajcie z mojego ogrodu. Witam Was w ten poniedziałkowy, październikowy dzień. No nie powiem, że poranek, a poranek sprawił mi dzisiaj mega niespodziankę, trochę taką przykrą niespodziankę, ponieważ tak jak mówiłem we wczorajszym filmie, zapowiadana na tą noc była temperatura rzędu 2 stopni. Niestety było znacznie poniżej tej prognozowanej temperatury, było poniżej zera. Gdzieś tam rano widziałem, że był ten mróz, znalazłem szron i tutaj dla podkreślenia pokażę Wam, o, jest chwast. Także zobaczcie, zmienił kolor, dostał, widać, że jest to porażone. Przybiegłem tutaj samego rana podczas obrządku, gdy obrządzałem moje zwierzęta, przyszedłem i widzę cukinia trafiona. Jeszcze są kwiaty, prawda, ale wczoraj tak ładnie zieleniły się liście, kwiaty żółkły, żółciły się kwiatuszki, tak samo tutaj z ogóreczkami, bo tutaj były posiane ogórki, także jeszcze pięknie niektóre pędy zielone wyglądały, zawiązki, kwiatki i tak dalej. No pięknie to wyglądało, chociaż wiedziałem, że już nic z tego nie będzie po tej nocy. No nie spodziewałem się, że aż tak nisko spadnie temperatura, no ale to już mamy 9 października, dzisiaj mamy 9 października, więc no to jest taka kolej rzeczy i taka tutaj ta pozycja, usytuowanie tutaj to miejsce na północnym wschodzie, więc no, no to jest czas. W ubiegłym roku w okolicach 4, 5, tak chyba 2-3 noce takie były z przymrozkami do minus 4 stopni. No więc w tym roku mamy i tak ten miesiąc, o miesiąc dużo później. Później więc no tutaj cieszę się jeszcze tymi moimi buraczkami, które mam posiane właśnie w sierpniu. No całe szczęście, że z tymi buraczkami nic się nie stało, chociaż na tą noc zapowiadają 0 stopni. Było tutaj wcześniej w prognozie 2. Jeżeli zapowiadają 0 stopni, to może być znacznie poniżej zera. Więc nie wiem, jak te buraczki będą wyglądały. Prawdopodobnie trzeba będzie w tym tygodniu już też także z nimi uciekać. No z jednej strony to dobrze, bo sobie tutaj całość, ten kawałek tu po ziemniakach, tutaj miałem pomidorki. Zostało mi się tylko to warzywo, więc no to całość bym sobie to uprawił i też, no ale wolałbym, żeby jeszcze troszeczkę podrosły. Koparek widzę, że wszystko w porządku, no z tymi buraczkami też widzę, że w porządku. No a tutaj dzisiaj jestem w trakcie wybierania warzyw, bo zacząłem w ubiegłym tygodniu, w piątek, w sobotę zacząłem wybierać. Tu mam pewne zaległości, to wszystko mi już zarosło i tak dalej. No teraz mróz zrobił swoje, więc będzie troszeczkę lepiej. Ale został mi się pasternak, właśnie pasternak, dużo marchewki jeszcze mam tutaj do wybrania, bardzo dużo marchewki. No i trochę jeszcze pietruszki zostało, no pietruszka w tym roku to porażka, no ale taki sezon. Albo jakieś tam moje błędy, no ale tu na temat tego podsumowania sezonu to jeszcze się dzisiaj nie będę wypowiadał, no jeszcze trochę zostało tych wcześniejszych, no i tych późnych buraczków. No i tutaj, tak jak wspominałem we wczorajszym filmie, w sobotę rozrzuciłem sobie wapno. Była to kreda nawozowa, która jest bardzo reaktywna i o to mi chodziło, żeby po prostu tutaj jak najszybciej ona zadziałała. Rozsypałem również łączkę bazaltową. Tu, w tym miejscu, gdzie były te warzywa, tu miałem cebulkę miałem posadzoną, tu miałem posadzony czosnek. W ubiegłym roku sadziłem. To, co prawda, mączka bazaltowa była na wiosnę rozsypywana przed siewem, fragmentarycznie była nawet posypana w ubiegłym roku na jesieni pod czosnek, no ale to warzywa, tak jak mówiłem, no, bardzo mocno wyciągają z gleby te wszystkie składniki pokarmowe, te minerały i tak dalej, no skoro zawierają w sobie, oddając nam te witaminki, te minerały, no to też muszą skończyć to wziąć, więc biorą to z gleby, więc tutaj taka decyzja, że będę właśnie nawoził tą mączką bazaltową. Teraz tak delikatnie, żeby to troszeczkę zdezynfekować wszystko i gdy wybiorę, i uda mi się, gdy wybiorę, to przysypię to wapnem z mączką bazaltową, a tutaj ten fragment będę chciał jeszcze teraz, bo chcę tutaj obornik rozrzucić, go przeorać, ale chcę właśnie tutaj posiać na zimę część warzyw, takich jak cebulę siedmiolatkę, na pewno na szczypior,
ta mi po prostu słabo powschodziła. No cześć, będę sobie to, co powschodziło, to będę sobie przesadzał, ale cebulę siedmiolatkę chcę, pietruszkę posiać, chcę posiać marchew, pasternak, posadzić cebulę, dymkę ozimą, no i oczywiście czosnek, tak? Także tutaj sobie ten fragment nawożę obornikiem, przesypię mączką jeszcze raz i po prostu to sobie zasieję, żeby tu już na zimę było zasiane, a resztę tego pola mojego po prostu zdezynfekuję to wapnem, czyli kredą nawozową, no i jeszcze raz przesypię mączką i także pójdzie obornik. Także ja co roku tutaj na tym ogrodzie co roku rozrzucam obornik. Staram się, żeby to był obornik przekompostowany. Mam tutaj jeszcze to szczęście, że mam po prostu jeszcze kury, no nie moje, no mama ma kury, więc no tutaj dysponujemy również obornikiem kurzym, nie pomiotem, tylko obornikiem kurzym, więc będę to po prostu mieszał na rozrzutniku i tutaj w tym miejscu, gdzie najbardziej wymagające warzywa korzeniste, korzeniowe są zasiane, to tu będzie jeszcze rozrzucony ten kurzy obornik, no ale to wszystko będzie nawożone obornikiem, także co roku, rok w rok tutaj w tym miejscu jest obornik. Nic się tutaj złego nie dzieje, także jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, czy nie za często, czy nie za dużo, nic się nie dzieje, nie mam również tu z jakimiś niciniami i tak dalej. No teraz zaopatrzyłem się w bonat, więc będę sobie na wiosnę robił gnojóweczkę. Będę to wszystko przelewał gnojówką z bonatu. No w rotyczu nie mam, no może mi się uda kupić jakiś wrotycz gotowy już, także to wszystko sobie poprzelewam. Zglebogryzuję glebogryzarką i po prostu tu znowu będę siał. No, to szczęście mam, że mam w tym roku zakupiony siewnik do warzyw, do nasionek, więc no to będzie łatwiej mi się to po prostu robiło. No też będą redliny, w których będę siał właśnie te marchewka, pietruszkę, pasternak. No w tym roku mi się to sprawdziło. Co prawda było sucho, ta ziemia była twarda i właśnie tutaj jeszcze postaram się nadmienić na temat orki, bo też mówiłem, że zrobię jeszcze raz, pochylę się nad tym tematem orki, bo widzę dużo kontrowersji i też jest takie zamieszanie, no, osoby, które zaczynają tą, tak jak niektórzy z Was zaczynacie tą historię, czy z nawożeniem, czy już tu mówiłem o tej mączce, bo też są różne głosy. Wydaje mi się, że wystarczająco dużo powiedziałem na jej temat, ale jeszcze dopowiem właśnie tutaj a propos orki, ale jest duży zamęt właśnie, jest dużo takich informacji, jedni mówią nie, jedni mówią tak i ja się do tego ustosunkuję. Oglądam dużo programów, dużo tych wykładów słucham i po prostu wyciągnąłem jakieś swoje własne wnioski, tak na zdrowy chłopski mój rozum. Nie wiem, czy dobrze ja do tego podchodzę, czy nie, ale postaram się to opowiedzieć Wam ze swojej strony. Oczywiście każdy z Was niech też wyciągnie swoje wnioski z tego, co ja zrobię, z tego filmu, który zrobię. Każdy niech wyciągnie swoje wnioski, bo trzeba się dostosować do różnych warunków, do różnych gleb, różnego klimatu i tak dalej. No, klimatu tutaj w takim kontekście, że północ, południe, wschód, zachód. No tutaj mamy też no, przybliżone w tym roku, mamy bardzo przybliżone warunki, no ale też trzeba brać to pod uwagę to położenie geograficzne. Też trzeba brać pod uwagę, więc wyciągniecie swoje wnioski, zaadoptujecie to dla siebie. Ja oczywiście w miarę możliwości będę starał się Wam odpowiedzieć na te Wasze pytania. Jeżeli będzie więcej, to zrobię film. Jeżeli będzie mniej, to po prostu w komentarzach. Też zazwyczaj zostawiam do siebie numer kontaktowy, więc też możecie do mnie dzwonić. No mam nadzieję, że się to wszystko uda. No i też jeszcze tak delikatnie nadmienię, że przyszły dzisiaj do mnie kubeczki, także kubeczków mam już 9. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co było. Być może coś jeszcze jest, ale tutaj zadzwonię do firmy, która produkuje i jeszcze się upewnię, czy czegoś nie pominąłem. Także przepraszam Was za tą moją wczorajszą pomyłkę. Dwa razy wymieniłem rosół skóry. Przyszło mi wszystko dobrze, czyli mam rosół skóry, przyszedł mi kapuśniak grzybowa, gulaszowa. I jeszcze tam chyba był żurek, tak, i był żurek, więc no tutaj wszystko jest w komplecie. Oprócz tych moich 4, mam już teraz wszystkich 9. Także no tak, przepraszam Was za tą pomyłkę, wczorajszą pomyłkę, no ale tylko ten, który nic nie robi, to się nie myli. Więc tak to by wyglądało. No ja się zabieram za pracę, bo no jest nieprzyjemnie, czasami teraz no, wychodzi słoneczko, to jest fajnie, ale jak i wieje wiatr, robi się nieprzyjemnie.
Także no, trzeba się troszeczkę poruszać, tym bardziej, że pracy mam dużo. No, ile postaram się jak najwięcej tego po prostu tutaj wybrać, bo mogą być mrozy, mogą być jeszcze dodatnie temperatury, także no, może będzie jeszcze wszystko rosło, więc tamtą część ogrodu sobie zostawiam, ale ta już wydaje mi się, że już powinna być zebrana, więc zabieram się właśnie do tej pracy, do działania. No i takiego impulsu do działania życzę Wam nie tylko, żeby Was pogoda do tego obligowała i zmuszała, ale życzę Wam takiego impulsu, że bo to, co wyhodujecie, to, co uprawicie, to jest Wasze. To jest inna przyjemność jeść takie warzywo, taką marchewkę, buraczek, pomidor i tak dalej. To jest zupełnie inna frajda. To jest nasze, to jest zdrowe. Jakkolwiek byśmy to nie zrobili, to jest dużo lepsze, smaczniejsze, bardziej aromatyczne niż to, co mamy oferowane w sklepie. A jeszcze jak sami się pochylimy nad pewnymi przepisami, żeby zrobić jakieś przetwory, to już w ogóle jest pełna radość. Pełnia radości. No i takiej pełnej radości tego wszystkiego Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. No już co prawda się pożegnałem z Wami, ale jeszcze tak rzutem na taśmę. Zobaczcie, jakie egzemplarze. Tu moja ręka. Jaki egzemplarz marchewki. No, cieszy. Coś takiego cieszy. No kurde, to jest po prostu coś niesamowitego. Dobra, uciekam. Trzymajcie się.